most kolejowy, taki nasz, jeden z niewielu fajnych zabytków, zbudowany z kamienia, a łuki z cegły, tak jak większość starych mostów w Krajence. Dwa łuki podtrzymujące torowisko. Obecnie jest jeden tor, ale kiedyś były dwa. Most naprawdę prezentuje się znakomicie. Po remoncie, który był kilka lat temu, i teraz służy dalej. Most pod nasypem kolejowym na strutce płynącej od strony Czajcza. Tutaj zachował się jeszcze stary sposób budowania tych mostów. Potężne kamienne fundamenty, a nad nimi łuk z cegieł podtrzymujący całą strukturę. Widać, że most już ma swoje lata. Ta część jest już taka dosyć sfatygowana. Nie jest to może jeszcze jakieś zagrożenie dla tego mostu, bo patrząc pod most, łuki są w, można powiedzieć, w idealnym stanie. Długość tego mostku to około 20 metrów. Z tej strony już widać wzmocnienia późniejsze. Mur oporowy, gruby, wzmocniony ankrami. Kolejny mostek w granicach miasta Krajenki, w zasadzie na samej granicy, bo na tej strudze płynącej od strony leśnika jest jeszcze jeden most kolejowy. Bardzo mały, wysokość około metra, szerokość jakieś 70 cm. Zbudowane wyłącznie z kamienia. Przejdziemy dalej. Stropy nie z cegieł, tak jak w innych mostkach, za wąsko. Wystarczyło położyć granitowe bloki i mostek jest. Ale widać, że to już też jest ten stan tego mostka. Nie za bardzo. Luźne kamienie po brzegach. Tutaj niektóre wysuwają się. Ktoś dał rozpórkę z belki. No, powiem tak, jest to pewne rozwiązanie. Po drugiej stronie to samo. Z drugiej strony nasypu kolejowego widać, jak część kamieni się odsuwa.